Dzień dobry, Węgry! Sama, teraz jedziemy do Węgier, z Olsztyna. No, to jest nieprawdopodobne. Może dla kogoś to nic, ale dla nas to bardzo dużo, że całą trasę w końcu przejechaliśmy na rowerze. Jestem dumna z siebie i z ciebie. I tu jest tak pięknie, żebym mogła tu mieszkać. No jest normalnie niesamowite. Jesteśmy na Węgrzech, jedziemy teraz wzdłuż gór tokajsko-slańskich, kierunek Tokaj i napić się wina. To podobno dobre. Tokaj prawie jak samotna góra. Witamy w Tokaju! Winomat jest, więc jesteśmy w Tokaju. Oksana, jak Ci się podoba Tokaj? Bardzo jest piękny. Dla nas to jest połączenie Węgier i Włoch w jednym. I do tego tanio. No tak sobie, ale może być, podobnie jak w Polsce. I dzisiaj mija nam 4 tygodnie podróży, więc idziemy to świętować. Gulasz. Jak nie wiem, z 10 tysięcy za obiad. The next day. Robimy test najbardziej popularnego batona na Węgrzech. Podobno ma smakować jak sernik. No, faktycznie, mega dobre. Ten langosz smakuje trochę jak słony pączek. Najlepsza na typ kempingu jest cena. 10 euro za 2 osoby i namiot. The next day. Właśnie opuściliśmy Tokaj. Jedziemy teraz wzdłuż rzeki Tisza i mamy z wiatrem.
Jedziemy wzdłuż rzeki Tisza i prawie wszystkie miejscowości nazywają się Tisza coś. Na Titaniku numer 3. Lepiej niż na Titaniku numer 2. Odwieczne prawo z kodeksu drogi. Dwa samochody na wale przeciwpowodziowym, gdzie jest teoretycznie tylko ścieżka rowerowa, mijają się na naszej wysokości. Idzie burza. Dopadła nas burza. Chyba zresztą to słychać. Znaleźliśmy jakieś schronienie od deszczu. Szkoda, że 15 minut za późno. Tutaj wysychamy. A tu robi się niedzielny obiad. Co dziś na obiad, panie Makłowicz? Węgierska kiełbasa i do tego jajka. Czyli z tego wyjdzie jajecznica. Ci, co będą oglądać nagrania z monitoringu, to będą mieć ciekawe ujęcia. Przyjechali jacyś rowerzyści, zrobili jajecznicę, przebrali się i pojechali dalej. A little later. Piękna, namiotowa pogoda. Leje cały czas. Next morning. Po deszczowym dniu, dziś od rana dzień suszenia. To tak wygląda nasze obozowisko. Zebraliśmy się i ruszamy w stronę Egeru. Czy tam Eger, czy jak to się odmienia. A tam mamy nasz drugi warm shower. Ładama. Bo co, najeżdżasz na Titanic numer 4? No nie wiem, czy mogę. No jak to? Hello? No? Mamy własny, prywatny Titanic. Jesteśmy jedynymi pasażerami. Much later. 45 km jazdy po wale, gdzie nie było nic poza walem. Opuściliśmy rzekę Tiszę i jedziemy teraz przez Dolinę Węgierską. Czy tam Kotlinę Węgierską? Coś węgierskiego. W krainie Chupa Chupsów. Mówić, ale tu nie ma kabli. Roxana myśli, że to tu był ten od rowerka? Tak. To ten, co ukradł prąd. Kabelki. Ej, a może oni mają bezprzewodowy prąd? Przez Wi-Fi albo Bluetooth?
te węgierskie akacjowe aleje. Next day. Wyjeżdżamy z Eger, tym razem Eurovelo 14, gdzie gościliśmy u Adama, podróżnika rowerowego, który objechał świat 3,5 roku. Zgadza się? Tak, zgadza się. Adam, dzięki za gościnę. Ja byś to zrozumiał. Zrozumiesz. Polak, Węgier, dwa bratanki, coś tam, coś tam. Przed nami najwyższa góra Węgier, Kekes, czy jakoś tak. To będzie mniej górek, albo przynajmniej niższe. Bo dzisiaj widzimy najwyższą górę Węgier, dlatego jest trochę podjazdów. Next day. Dobry z węgierskich gór, właśnie czekam na wschód słońca. A słońce wschodzi gdzieś nad elektrownią. Właśnie opuszczamy nasze super pole namiotowe. Kierujemy się gdzie? Do Lidla. Do Lidla. Bo jak wtorek czy tam środa, to do Lidla, do Lidla. Hej ho, do Lidla by się szło. Hej ho, hej ho. Idziemy terenowym skrótem, żeby nie jechać krajówką. Bo na krajówce tiry i takie tam autobusy. I takie tam samochody. I tacy tam rowerzyści. I rowerzyści, i Węgrzy. A z takich ciekawostek to wiecie, że przez miesiąc nie spotkaliśmy żadnego sakwiarza. No sakwiarz. No. Zero. Zobaczcie, co mamy. Dostaliśmy szampana od jakiegoś Węgra, który zajechał do nas, jak odpoczywaliśmy. Opowiedział swoją historię. Skąd on jechał? Z Norwegii do Istambułu. Przez Polskę. Powiedział nawet parę słów po polsku i był bardzo miły. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. Pierwsza taka przygoda w ciągu miesiąca. Dzięki, Węgry! Polak, Węgier, dwa bratanki! Parkour, parkour! Parkour, parkour! Cięcie? Ciekawe, co to znaczy. Czy ktoś zna języki obce?